A więc witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym Państwu pokazać, w jaki sposób przeprowadzić pierwszą rejestrację na system ProTrainUp. Jest to bardzo proste. Po otrzymaniu maila musimy sobie kliknąć w niebieski kwadrat, który znajduje się na środku. Klikając go, przekieruje on nas automatycznie na stronę, gdzie także automatycznie nas tam zaloguje. Żeby zalogować się następnym razem, trzeba użyć loginu i hasła, który jest tutaj poniżej. Do pierwszego logowania użyj swojego adresu e-mail, który mamy tutaj podany. I tu jest także hasło. Tu jest także hasło. I tymi dwoma bardzo ważnymi informacjami będziemy się posługiwali. Na stronie będziemy mogli potem zmienić swoje hasło, co za chwilę pokażę. A więc tak wygląda strona ProTrainUp. Jest to system, który pomoże nam ujednolicić komunikację między sobą. Wchodzimy sobie tutaj w zaloguj. Przechodzimy do miejsca logowania. Tutaj wpisujemy, tak jak wcześniej powiedziałem, swój login oraz hasło i klikamy zaloguj. Ważne jest tak, żeby też kliknąć zapamiętaj mnie, żeby nie musieć za każdym razem wpisywać swojego e-mailu i hasła. Po prostu system będzie o nas pamiętał. W pierwszym miejscu wpisujemy naszego maila, w drugim nasze hasło. Klikamy zapamiętaj mnie oraz zaloguj. Przechodzimy na stronę ProTrainUp, gdzie możemy właśnie zmienić nasze hasło. Klikamy sobie w strzałkę obok imienia i nazwiska, edytuj profil. Tu mamy wszelkie informacje na nasz temat. Nas interesuje na razie zmiana hasła, a więc dolna rubryka tutaj. Klikamy aktualizacja hasła. Bieżące hasło. Wpisujemy hasło, które dostaliśmy na e-mail oraz tutaj nowe hasło, którym będziemy się logowali. System ProTrainUp jest bardzo przyjemną platformą. Na początku wita nas kalendarz prywatny. Tutaj jest kalendarz, o której, gdzie i kiedy zdarzy się jakieś wydarzenie, które zostało przez kogoś nadane. Jeżeli chcemy zdobyć więcej informacji, klikamy dziennik. Tutaj w dzienniku jest wiele opcji, z którymi radzę się zapoznać. Dzięki temu usprawni to nam komunikację. Przykładowo wejdźmy sobie w szatnię. W szatni mamy komunikację między trenerami a zawodnikami. Jest to bardzo przyjemna forma komunikacji. Mamy wszystkie informacje w jednym miejscu, zawodników oraz trenerów. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję, do widzenia.